Cześć! Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film dotyczący marki Hydropeptide. Opowiadałam Wam wtedy, dlaczego ta marka jest taka ciekawa i dlaczego zdecydowałam się testować i sprawdzać różne produkty. No i oczywiście obiecałam, że zrobię film z takim top 5 perełek tej marki i powiem Wam szczerze, że jak zaczęłam przeglądać wszystkie te produkty, które przetestowałam, które sprawdziłam, to mówię, matko, jak ja wybiorę te 5 produktów, skoro większość z nich jest po prostu genialna i większość z nich super się u mnie sprawdziła, mogłabym o nich gadać godzinami. Ale pomyślałam sobie, że wezmę pod uwagę takie kryteria jak między innymi to, że czasem mnie pytacie, słuchaj, jest jakaś fajna marka, Anita, poleć takie kosmetyki, które będą dobre na początek, żeby tę markę przetestować. Mówię, dobra, to weźmiemy takie i jeszcze, żeby to były takie kosmetyki, które sprawdzą się u większości. Czyli bez względu na to, jaką macie skórę, jaki macie wiek i tak dalej. Więc jeśli jesteście gotowi, dzisiaj zapraszam Was na top 5 z marką Hydropeptide. No to lecimy. Słuchajcie, pierwszy produkt. Hydraflora. Czyli właśnie ta oto wspaniała esencja probiotyczna. Ja na temat mikrobiomu, mikrobioty już wypowiadałam się wielokrotnie i doskonale wiecie, że w mojej pielęgnacji zawsze musi być jakiś kosmetyk, który będzie działał, właśnie wpływał na mikrobiom skóry i również Wam polecam, żebyście mieli chociaż jeden taki produkt, który będzie regulował tą Waszą naturalną mikrobiotę. To jest bardzo ważne w przypadku osób, które na przykład mają problemy z trądzikiem, dla osób, które borykają się z zaskórnikami. Jeśli macie skórę wrażliwą, warto mieć naprawdę w swojej pielęgnacji taki kosmetyk. Dlaczego ta esencja? Słuchajcie, to jest jeden z produktów z tej serii, który sobie przetestowałam na sam początek i już po prostu byłam zachwycona. W składzie znajdziecie taką ilość substancji aktywnych, ekstraktów i nie tylko, że to jest po prostu głowa mała. Nawet jak zobaczycie sobie tutaj na ten spis, to po prostu ilość tego, to ja mówię, matko, jak można było aż tyle ekstraktów i tyle substancji aktywnych włożyć tylko i wyłącznie do esencji, bo zazwyczaj taka ilość składników aktywnych pojawia się na przykład w kremach albo szczególnie w serum, a tutaj mamy esencję, czyli bardzo wodnisty produkt, który możemy nakładać po oczyszczaniu, przed nałożeniem serum, dodawać sobie w ciągu dnia. Co ten kosmetyk robi, że dzisiaj Wam go polecam i wrzuciłam go do top 5? Przede wszystkim mamy tutaj produkt, który będzie wzmacniał barierę ochronną naszej skóry, wzmacniał nasz naturalny mikrobiom, a co za tym idzie, nasza skóra będzie lepiej funkcjonowała. Mamy tutaj substancje przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, więc też jest to produkt odpowiedni dla osób, które chcą zacząć tego typu pielęgnację i działać właśnie anti-aging. Mamy tutaj substancje, które będą nawilżały, koiły, łagodziły, więc będzie to też idealny produkt dla osób ze skórą wrażliwą. Sama taką mam i mogę Wam od razu powiedzieć, że właśnie ten pierwszy efekt, który ja zauważyłam przy stosowaniu tej esencji, to było właśnie to ukojenie. Ukojenie, nawilżenie, to, że skóra robi się taka miękka, zbita, przyjemna. Dalej. Działamy tutaj substancjami aktywnymi na zwężenie porów, na zmniejszenie stanów zapalnych, czyli też coś odpowiedniego dla osób, które mają problemy trądzikowe. Gdzieś ten trądzik raz na jakiś czas się pojawia, gdzieś te stany zapalne na skórze się robią. Słuchajcie, wielofunkcyjna, genialna, świetna esencja, która naprawdę sprawi Wam ogromną przyjemność w stosowaniu w pielęgnacji. Oczywiście zaznaczam, że jest ona również dostępna w różnych pojemnościach. Ja mam pojemność 118 ml, więc o ile się nie mylę, tą największą, ale jest jeszcze mniejsza pojemność i oczywiście mniejsza pojemność adekwatna do tego cena. Drugi produkt, który bardzo chciałabym Wam polecić, jest to serum. I teraz nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam produktu, który zawiera witaminę C. Dlaczego? Dlatego, że również witamina C powinna znaleźć się w pielęgnacji
każdego. Bez względu na wiek, bez względu na to, jaki macie typ skóry, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. Witamina C ma ogromny potencjał w pielęgnacji, między innymi wzmaga syntezę kolagenu w naszej skórze, wymiata wolne rodniki, działa przeciwstarzeniowo, rozjaśnia skórę, nadaje jej ładny koloryt. Ta witamina C powinna być, więc jeśli szukamy czegoś fajnego z witaminą C, to słuchajcie, marka Hydropeptide ma taką propozycję, czyli booster zawierający 20% stabilną witaminę C. Oczywiście są tutaj peptydy, jest niacynamid, jest kwas hialuronowy, są fajne ekstrakty, bardzo dobre serum. Słuchajcie, efekty działania tego serum zauważycie niesamowicie szybko. Ja powiem Wam tak, kiedy ja zauważyłam, w momencie kiedy wracam z wakacji, moja skóra jest przybrązowiona, lekko opalona, nakładam serum i słuchajcie, to serum, momentalnie skóra robi się rozjaśniona. Tak, zmienia się absolutnie jej koloryt na skórze, skórę twarzy. I to od razu widać, że przede wszystkim mamy tutaj to działanie witaminy C, ale to stężenie jest bardzo wysokie. Więc z drugiej strony ktoś, kto posiada skórę wrażliwą, mógłby się zastanawiać, niekoniecznie dla mnie takie wysokie stężenie, a jednak, słuchajcie, ja nie miałam absolutnie żadnych problemów z takim podrażnieniem, szczypaniem, pieczeniem, zaczerwienieniem. To jest tak genialnie przemyślana formuła tego kosmetyku, że nawet osoby posiadające skórę wrażliwą mogą go spokojnie używać. Mamy tutaj działanie przeciwstarzeniowe, też ze względu na peptydy, które się tutaj znajdują. Mamy tutaj działanie łagodzące, mamy działanie nawilżające, antyoksydant, którym jest m.in. ta witamina C w wysokim stężeniu. To jest też świetne rozwiązanie dla osób, które mają problem z przebarwieniami, dla osób, które borykają się z przebarwieniami pozapalnymi, potrądzikowymi. Słuchajcie, genialny kosmetyk. Mamy go w formie takiej buteleczce 30 ml z pipetką o ciemnym zabarwieniu, więc niech Was to nie zdziwi. Więc to nie jest taki kosmetyk, który będzie miał jasną formułę, więc od razu widać, że jest ta witamina C w składzie i jest ona rzeczywiście w wysokim stężeniu. Bardzo dobrze serum pracuje pod praktycznie każdym kremem. Oczywiście zalecam stosowanie tego serum w porannej pielęgnacji, w połączeniu z kremem, z filtrem, żeby mieć jeszcze lepszą ochronę. Ale na początek, jeśli zdecydujecie się właśnie stosować takie serum, to wypróbujcie je, wprowadzajcie je do swojej pielęgnacji stopniowo w wieczornej rutynie, żeby zobaczyć, jak Wasza skóra będzie reagowała na tak wysokie stężenie. Jestem przekonana, że nic się nie będzie złego działo, właśnie ze względu na to, co tutaj mamy i jak to działa, i jak jest skomponowana formuła, ale lepiej być zawsze przezornym i pomału wprowadzać tak wysokie stężenia do pielęgnacji. To serum to jest po prostu wow. No dobrze, to lecimy dalej. Mamy trzeci produkt i tym razem będzie to coś do stosowania w okolicy oczu. Natomiast zaznaczam, że ja mam jeszcze stare opakowanie. Z tego, co patrzyłam na stronie, jest nowe opakowanie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ponieważ to opakowanie było genialne, piękne i super się sprawdzało. Tutaj mam pojemność 15 ml, o ile dobrze pamiętam, jest też 5 ml, taka malutka pojemność, więc coś fajnego, żeby sobie przetestować i zobaczyć, jak działa. Osobiście uważam, że to opakowanie było lepsze niż to, które jest to nowe, które widziałam na stronie. Ładniej się prezentuje, a poza tym no, kosmetyk tak, w takiej cenie, kosmetyk powiedziałam profesjonalny, luksusowy. Fajnie by było, żeby jednak miał takie opakowania luksusowe, sroki lubią na to zwracać uwagę i nie tylko, ale to było po prostu wygodne, słuchajcie, bo tutaj wystarczy nacisnąć, tak jak widzicie, i wychodził nam produkt. Dobra, opakowanie opakowaniem, sam kosmetyk. Dlaczego polecam Wam coś pod oczy? Dlatego, że Wy doskonale wiecie, że ja jestem osobą, która uważa, że krem do stosowania w okolicy oczu jest potrzebny, może nie tyle niezbędny, ile jest potrzebny. I jeśli chcemy stawiać na pielęgnację skóry wokół oczu, to stawiajmy na kremy odpowiednio przygotowane do tej okolicy, niż na kremy do twarzy. Oczywiście, przypominam, to jest moje zdanie, wiem, że są różne teorie na ten temat, ja jednak jestem team krem pod oczy. I teraz słuchajcie,
Jeśli szukacie produktu, który nie tylko będzie działał przeciwstarzeniowo, przeciwzmarszczkowo, działał delikatnie na zmarszczki, działał na tę cienką skórę, na przesuszenie, ale będzie niwelował obrzęki w skuteczny sposób, widoczny sposób, będzie działał na zasinienia tutaj w tej okolicy, czyli tak jakby trochę pogrubiał tę naszą skórę, ale też ją wzmacniał, regenerował i odbudowywał. To jest cudo. Ja nie mam problemu z opuchnięciami, nie mam problemu z zaśnieniami, ale słuchajcie, jak ja stosowałam ten krem, to ja miałam wrażenie, że ta skóra tutaj wokół oczu w porannej pielęgnacji jest tak napięta, tak przyjemna w dotyku, że stwierdziłam, okej, to może oznaczać, że jeśli na przykład osoba, która ma problem tutaj z opuchnięciem w tej okolicy, to działanie tego kremu spowoduje, że to opuchnięcie jednak się zmniejszy, bo czuję to sama po prostu tutaj w tej okolicy, mimo tego, że nie mam tego opuchnięcia. Nie wiem co prawda, jak on zadziała na bardzo wiotką skórę, bo takiej nie posiadam. Przypominam, mam 40 lat, więc też bierzcie to pod uwagę, kiedy opowiadam Wam o różnych kosmetykach, tak? Dalej. Nawilżenie, wygładzenie, to jak pracował korektor na tym kremie, to jaką on dawał ulgę w okolicy oczu. Ja naprawdę nawet nie musiałam nakładać, słuchajcie, płatków pod oczy, żeby widzieć efekty. Fajna formuła i fajna konsystencja. Ale też od razu zaznaczam, jeśli jesteście osobami, które lubią tłuste kremy, bardzo treściwe, takie gęste, to nie będzie produkt dla Was. Nie. To jest produkt, który ma taką lekką do średnio lekkiej konsystencji, a też fajnie się wchłania, ale nie pozostawia takiego tłustego filmu, mimo tego pięknie pracuje na skórze i ładnie ją wygładza. Słuchajcie, bomba substancji aktywnych, które tutaj mamy, znowu, bo tak jest w przypadku kosmetyków marki Hydropeptide i oczywiście też podkreślam, jeśli jeszcze nie wiecie, marka stosuje technologię, stawia na epigenetykę. Obejrzyjcie sobie koniecznie ten mój film na temat marki Hydropeptide. Tam dowiecie się dużo więcej, dlaczego między innymi te kosmetyki tyle kosztują. Mają takie, a nie inne substancje aktywne w składach i dlaczego ja się tak nimi podniecam. Wybierając dla Was to top 5 kosmetyków, od których na przykład warto zacząć, albo pomyśleć o tym, żeby wprowadzić je do swojej pielęgnacji, takiej, powiedziałabym, bardziej zaawansowanej. Pomyślałam sobie, że serum z witaminą C to jest oczywiście must have, ale mamy bardzo duże stężenie witaminy C, te 20-procentowe i wiem, że są takie osoby, które niekoniecznie kochają witaminę C w swojej pielęgnacji, bo może przysparzać im trochę problemów, ale mimo tego chciałoby mieć taki kosmetyk, który będzie działał antyoksydacyjnie, czyli będzie wymiatał te wolne rodniki, ale też będzie działał na DNA komórkowe, będzie naprawiał te uszkodzenia komórek, które pojawiają się w związku z tym, co nas degraduje, co na nas działa w ciągu dnia, tak? Te wszystkie czynniki, które na nas wpływają, czyli na przykład zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie, jakieś używki, a przebywanie w różnych pomieszczeniach, gdzie są właśnie różne na przykład metale ciężkie i tak dalej, stres i cała reszta. Słuchajcie, marka Hydropeptide ma rozwiązanie. Ma bardzo fajne serum o bardzo ciekawej konsystencji. Z jednej strony taka lekka, no, przyjemna, fajnie się rozprowadza, coś co może Was zaintrygować. Jest to Hydro Steam, DNA Repair, czyli serum, które właśnie ma naprawiać te uszkodzenia DNA, które ma regenerować i odżywiać skórę, które nada się tak naprawdę do każdego typu skóry, bez względu na wiek. To jest taki produkt anti-pollution. Na pewno słyszeliście o tym. Swego czasu było bardzo głośno na temat właśnie takich kosmetyków, szczególnie dla osób, które przebywają, mieszkają na co dzień w dużych miastach i potrzebują takiej dodatkowej ochrony, dodatkowego zabezpieczenia. No to marka Hydropeptide ma coś takiego dla Was. Tutaj znowu mamy genialny skład. O rany, słuchajcie, każdy kosmetyk, który Wam pokazuję, ma genialny skład, super substancje aktywne, takie substancje aktywne, które ciężko Wam będzie znaleźć w
w innych markach. Oprócz tego zastosowaną technologię, działanie, które jest świetne. No i właśnie, pomyślcie o tym preparacie przeciwzmarszczkowym, ochronnym, naprawczym, antipollution, wzmacniającym naszą skórę, poprawiającym ogólny wygląd naszej skóry. Świetny produkt, nad którym warto się zastanowić. I na zakończenie dzisiejszego filmu mam krem. Krem Power Luxe. Bardzo bogaty, bardzo treściwy, który szczególnie polubią osoby posiadające skórę dojrzałą, skórę, która potrzebuje intensywnego nawilżenia, nawodnienia, odbudowy, regeneracji. Ale słuchajcie, mamy teraz też taką porę zimową, więc w związku z tym nie będę Wam polecać lekkich produktów, bo myślę, że najlepszy moment w okresie zimowym to jest właśnie polecanie takich produktów, które zimą sprawdzą się super, będą kołderką dla naszej skóry, będą ją chronić, będą ją wzmacniać, będą ją nawilżać, nawadniać, natłuszczać. I tutaj mamy taki krem. Naprawdę, uwierzcie mi, bardzo treściwy, bardzo taki, no, skondensowany. Fajne składniki aktywne. Mamy tutaj m.in. bakuchiol, który jest taką formą zbliżoną w działaniu do retinolu i bardzo bezpieczną, ale oprócz tego oczywiście też inne substancje, ciekawe substancje aktywne. Natomiast to jest krem, który możecie spokojnie stosować w porannej pielęgnacji, możecie stosować w wieczornej pielęgnacji, jeśli potrzebujecie więcej takiej naprawdę fajnej, bogatej formuły, między innymi na zimę. Oczywiście to nie jest, od razu też zaznaczę, słuchajcie, to nie jest krem zimowy, to jest krem całoroczny, więc na przykład jeśli jesteście osobami, które mają bardzo suchą skórę, przesuszoną, odwodnioną w okresie letnim, jak najbardziej tak, warto wtedy postawić na taki kosmetyk lekko natłuszczający, odżywczy, taki bogaty. Ale no zima ma swoje, wiecie, swoje prawa, jednak lubimy takie kosmetyki, które będą chroniły naszą skórę przed tymi czynnikami zewnętrznymi, ale też fajnie sprawdzą się na przykład przed makijażem i wiecie co, ten krem stanowi też świetną bazę właśnie na przykład pod podkład, ale też bardzo dobrze łączy się z filtrami. W ogóle mówiłam Wam o tym, że marka Hydropeptide ma genialne filtry. Przypominam, filtry stosujemy przez cały rok. Nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale również jesienią i zimą. Ten krem na przykład to jest też świetne rozwiązanie dla osób, które w tej chwili stosują retinoidy, kwasy. Ta skóra jest, wiecie, taka przesuszona, jest ściągnięta. Jeśli na przykład jesteście w trakcie różnych zabiegów i też potrzebujecie takiego działania, że ta skóra będzie miękka, że będzie taka przyjemna w dotyku, że nie będzie tych suchych skórek, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Ten krem to jest po prostu wow. No i teraz widzicie, że ja mogłabym cały czas mówić wow, cudowny, wspaniały, genialny, piękny, rewelacyjny skład. Ale tak jest. I już nie będę Wam więcej mówić. Bierzcie, kupujcie, decydujcie się. Bo to jest oczywiście Wasz wybór, a to jest droga marka, to jest marka profesjonalna, luksusowa. Oczywiście marka daje taką możliwość, że są te takie miniaturki, mini pojemności, czy też różne fajne zestawy, dzięki czemu możecie sobie potestować i sprawdzić te kosmetyki, zanim zdecydujecie się wydać więcej gotówki i kupić produkt o dużej pojemności, o standardowej pojemności. Pamiętajcie, że marka Hydropeptide jest marką profesjonalną, czyli można korzystać m.in. z zabiegów oferowanych na produktach tej marki i powiem Wam, że zabiegi, które ma w ofercie marka, są naprawdę niesamowite i klienci są bardzo zadowoleni z efektów. No ale tak jest. Tak jest, kiedy mamy technologię, kiedy mamy świetne substancje aktywne i czasami rozmawiamy sobie tutaj na moim kanale na temat tego, że jest jakiś produkt, który jest bardzo drogi i się nie pytacie, czy na pewno jest sens wydać na niego pieniądze. Słuchajcie, ja nie polecę Wam badziewia. Nie polecę Wam bardzo drogich kosmetyków, które to, co oferują, to, co mają w składzie, to, jak działają, jakościowo będą podobne do tanich kosmetyków. No nie. Jeśli ja sama, słuchajcie, jeżeli ja mam wydać pieniądze, duże pieniądze i przetestować kosmetyk, który ma naprawdę działać, to ja chcę, żeby on naprawdę działał. Żebym ja wiedziała, że inwestuję w coś, co jest przebadane, co ma jakieś na przykład badania kliniczne.
tak jak z marką Hydropeptide, gdzie mamy bardzo wysoką jakość surowców, gdzie mamy zastosowaną technologię, gdzie mamy technologów i chemików, którzy siedzą gdzieś na przykład w tej epigenetyce. To jest niesamowite, więc jeżeli ja już mam na przykład rezygnować z zabiegów, a przejść na kosmetyki, które mam działać, no to dlaczego nie wybrać właśnie marki Hydropeptide? Słuchajcie, postaram się zostawić Wam w opisie do dzisiejszego filmu linki do produktów, które wyróżniłam. Oczywiście będzie link też do tego filmu, gdzie opowiadałam Wam o marce, więc sobie tam zerknijcie w wolnej chwili, żeby dowiedzieć się więcej. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie znać w komentarzach, czy już znacie któryś z tych kosmetyków, czy mieliście okazję testować kosmetyki marki Hydropeptide i jaka jest Wasza opinia. Widzimy się oczywiście w następnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa!